jedno sypie, drugie i prześcitko, tak? No takich tych musi być razem. Koło gospodyń wiejskich działa od 15 lat. To znaczy 15 lat minęło rok temu. I od początku tradycje podtrzymywaliśmy. Zaczęliśmy od dożynek, święta dyni, święto chleba. I każde imprezki, tak jak Dzień Babci, Dzień Dziecka czy Dzień Kobiet są dalej obchodzone przez nas. No jak co roku, to jest tradycja, pieczemy i chrusty, i pączki. To są takie warsztaty robione z dziećmi. Jak się przy tym bawicie? Co czujecie, spotykając się przede wszystkim tutaj? To znaczy, no mamy radość, że możemy być tutaj wspólnie, że możemy przekazać to, co umiemy dzieciom, tak? Że możemy ich czegoś nauczyć, bo oni kiedyś może nas zastąpią. Miejmy taką nadzieję, a co z tego będzie, to zobaczymy, tak? Ale my się tym bawimy. To nie jest, że przychodzimy mus i koniec, tak? To jest zabawa. Tak jest nie tylko z pieczeniem, tak jest z gotowaniem, z każdą jedną rzeczą, którą tu wykonujemy, tak?